Na co dzień trenuje w klubie bokserskim Jawor Team, a już w sierpniu zawalczy na Mistrzostwach Europy, które odbędą się w Sarajewie. Mowa o Jakubie Ptak, który jako jedyny kadrowicz w gronie młodzików będzie reprezentował Jaworzno, jak i Polskę na tych mistrzostwach. Jak powiedział nam pan Arkadiusz Małek, trener Jakuba, obecnie trwają przygotowania zawodnika do Mistrzostw Europy Młodzików, które dokładnie odbędą się od 10 do 21 sierpnia w Sarajewie. Jeżeli chodzi o Kubę, jest to zawodnik, w którym pokładamy jako klub bardzo duże nadzieje. Wiadomo, jest to start dla niego taki bardzo ważny teraz w życiu. Startując w turnieju kwalifikacyjnym do kadry Polski w Grudziądzu, był sprawcą bardzo dużej niespodzianki, ponieważ był to dla niego pierwszy taki silny turniej, w którym mógł się pokazać, zaprezentować swoje umiejętności. Sprawił niespodziankę, bo wyeliminował naprawdę bardzo dobrych, doświadczonych zawodników. Wdarł się do tej kadry, naprawdę był czarnym koniem tych zawodów. Jego styl predysponuje go do takiego ciągłego ataku, tak? W walce jest bezkompromisowy, można powiedzieć, nie kalkuluje, więc idzie do przodu i wie, po co wychodzi. Więc to upatrujemy, że w tym stylu jego walki są duże szanse, żeby osiągnąć wielki sukces. 14-letni Jakub trenuje od ponad 2 lat. W tym sporcie, jak nam powiedział, czuje się jak ryba w wodzie. Trenuje ciężko, ale z ogromną pasją do tego sportu. Przygotowania są dobre. Mieliśmy już 2 obozy. 31 jedziemy na kolejny obóz do Zakopanego. I stamtąd od razu się jedzie już na Mistrzostwa Europy. No, na obozach jest ciężko, mamy 3 treningi dziennie prawie, no bo rano mamy rozruch o 7 i później 2 treningi. Ciężko trenujemy tam, dobrze się przygotowujemy do tych mistrzostw. O komentarz poprosiliśmy również prezesa klubu, pana Włodzimierza Kromkę. Jakub chyba wziął wzór pewien z Marcela, nie wszystki wzór, nie najlepszy wzór, ale na pewno dużo, dużo ma pozytywów, takich, których może Marcel nie ma. I to rodzina Ptaków będzie chyba dumna na pewno i z Jakuba, i z Marcela, a klub będzie w tym naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwy, jeżeli jako pierwszy z Jaworzna Jakub by przywiózł medal z Mistrzostw Europy. Jest to najmłodsza grupa wiekowa i tutaj no, każdy wynik jest możliwy. Oczywiście nie zapraszam. I nie chciałbym zapraszać, ale po prostu jako trener Arkadiusz Małek, jako ja, człowiek, który jestem blisko zawodników, oceniam jego możliwości i szanse naprawdę na duże. Jeżeli chodzi o tą grupę wiekową, Polski Związek pokrywa koszty 3 zgrupowań, które przed mistrzostwami polski zawodnicy mają. Jest to kwota około 5 tysięcy. I również taką kwotą obciąża na wyjazd klub, który musi te koszty pokryć. Musi. I dlatego kosztem takiego wyjazdu na zawodnika, bilansując, to jest około 10 tysięcy. Nie ukrywam, że bardzo liczymy na pomoc sponsorów, na pomoc Urzędu Miejskiego. Złożymy wniosek o współorganizację tego wyjazdu. I liczę na to, że problemów finansowych w tym temacie nie powinno być. Mamy życzliwych ludzi, jako zarząd robimy wszystko, aby tych życzliwych ludzi jeszcze przyciągać do siebie. I niech na 10 osób, czy tam 13 kategorii wagowych, które są, teraz w boksie po 5 z Jawor Teamu wyjeżdża. Finansowo damy radę. Życzymy naszemu jaworznianinowi powodzenia na Mistrzostwach Europy i dalszych sukcesów.